Dobra, teraz moi drodzy, już idziemy do swojego pokoju na chwilę. Tak naprawdę to idziemy się wysikać, tylko cicho, sza i na ucho. I za chwilkę polecimy sobie do kościoła Franciszkanów. Także zrobiliśmy dzisiaj kawałek Krakowa, takiego niezobowiązującego. To, co się gdzieś tam pamiętało, to kochani, przedstawiliśmy wam. Jeszcze przez ten czas będziemy krążyć uliczkami krakowskimi, ulubionymi naszymi. Pokażemy wam, spróbuję jeszcze pokazać ten sufit. To tu z dołu, o, tak trochę, no trochę widać. Dobra, i tak naprawdę, słuchajcie, ja nie chcę was straszyć, ale w tej kamienicy to jesteśmy sami. No, wielkiej kamienicy, bo to są jakieś biura, coś tam, więc wyczytałem, że... A dlaczego ma straszyć? A, nie chcę was straszyć. Dobra. Także tu jest taki dom Polonii, widzę, że tu mają właśnie też z turystyką. Nie, no nie, ja nie wiem, czy w tych apartamentach, które są na górze, bo oprócz naszego, to jeszcze to tutaj wam pokażę, bo ta jedyneczka. No pokazywałem sufit, tylko tego gminy muszę ustawić. Tutaj jest nasza jedyneczka. Tutaj jest też dwójka i tutaj jest nieponumerowany i trzeci apartament, więc tak naprawdę nie wiem, czy ktoś jest, czy nie, ale to nie jest ważne, jesteśmy my, kamienica nasza. No dobra, do zobaczenia. A tu też są święci, dwóch misjonarzy, byliśmy tam, jeszcze jak tu do kościoła przyjdziemy, tam piętro niżej, w podziemiach, zamordowali go teraz niedawno w Peru. No, dwóch misjonarzy, no i są błogosławionymi, czyli tu, dlatego, że życie oddali za wiarę. I leży tam jeszcze błogosławiona Aniela Salawa, też w tym kościele. Jest jej grób. A co znowu ona zrobiła? A ona to już nie pamiętam. To tak za darmo nie beatyfikują. No raczej. No raczej. Tu natomiast urzęduje Noemi, prezydent Krakowa. No a teraz idziemy sobie ulicą Kanoniczą i tutaj też mieszkał Wojtyła jakiś czas, to dojdziemy sobie do tego budynku i tutaj też jest taki fajny hotel, bodajże Kopernik się nazywa. Nie no, super, że tu jesteśmy, to bajka. No. I widzisz, dopiero co 25 i już sporo zrobiliśmy, zobaczyliśmy, w kościele byliśmy, jeszcze spacer mamy, także Noemi. Przed nami Wawel. O, podejrzymy, co tutaj jest w piwnicy. To jest taka restauracja chyba. No. Ale coś pusto. Może jakaś imprezka będzie, nie wiadomo. No, Kanonicza w porównaniu do Grodzkiej to taka spokojniejsza ulica.
mieszka właśnie Karol Wojtyła. Nie wiem, ale znam. W latach 51-60, a później się przeniósł na Franciszkańską. Jak został kardynałem właśnie, to już mieszkał na Franciszkańskiej 3, tam gdzie ci pokazywałem ko Franciszkanów. No. I tu jest Muzeum Archidiecezjalne. No może zajrzymy, bo też nigdy nie byliśmy. Zobaczymy, no, jak to wyjdzie. No i tu, kochani, przed nami Wawel. I sobie wrócimy Grodzką za chwilę. Zakręcimy. A ty jaki fajny idzie, malusiek. No. Co? Nawet ciosy na zakon najechały. O! Zerkniemy sobie tutaj. Nie wiem, właśnie nie mogę na razie. Tu mamy kościół świętego Piotra i Pawła, przyjdziemy tu też. Była ta śliczna siopka? Nie, to są Bernardyni, to było Bernardynów. A tutaj jest sióstr bodajże Klarysek i tutaj te obrazki sprzedają. Tutaj te no, siostry wykonują, no właśnie. Powiem ci tak. Kontynuujemy spacerek. No, nie tylko ty. To jest jedna z moich ulubionych ulic i pewnie Naomi też, nie? My lubimy bardzo ulicę Grodzką. Tak, ulica Grodzka jest jedną z najlepszych. No, Lebeściarska. A czy na ulicy tu mamy hotel Senacki. Czy na ulicy Grodzka? Nie, ulica Grodzka prowadzi do rynku, rynek Wawel. No i tak, skład tani książek, nasza księgarenka, też sobie pewnie wstąpimy. Ja moim tamte tu mi kupiłeś to. Jak kolorować zwierzęta tak. No i popatrz jakie najmi, jakie tu są kolejki do lodziarni w ogóle. No, ale to wiesz co, to nie jest z tej serii co my byliśmy? Bo też ma takie te, nie wiadomo. Nie, to nie jest. A tu mamy Muzeum Żywych Motyli, no byliśmy kiedyś. Tak, no. Tam jest trafie. Restauracje pod aniołami. No. Tu też lody, no ciutkę mniejsza kolejka, ale też była duża. Nasz kościół Franciszkanów. A tutaj, no, a tutaj mamy Dominikanów, to już mówiłem. Tutaj też piliśmy czekoladę, pamiętasz Naomi? Ach, popatrz na pieska, co on robi? Nie chciał iść, iść go pan ciągnie. Też przyjdziemy. No
też myślę, że... A, i tutaj... Sielut bez cukru. No. A popatrz tu na Eli. Nie będę wchodził, bo nie mam maseczki. Mega, nie? Kofy by bombelkowe mają. No. Fajne. Roweru ostatnio nie wziąłem. Wow. A może taki bym sobie rowerek sprezentował, co? Wszyscy by się gapili. Tak patrzę sobie na twoje koło, patrzę i tak, o, tutaj mam nieułożone włosy i się tutaj też jedliśmy kiedyś w tym, tu gdzie te pralinki, góralskie praliny, no. Nawet pokazują, jak się robi. Nie, tego nie pamiętam. Też. Bo mi się pomyliło z no, lody jedliśmy, popatrz. I też tu mają krakowskie pączki. Tu z głodu raczej by się chyba nie umarło w Krakowie, nie? No, chyba nie. No. Piesek pod tobą. Ojej, a to ten śmieszny. Tak. O, tu też jest ta dobra pączkarnia. No i co, nasza kamienica, która na Emi? To, Dom Polonii. Tak, Dom Polonii. I kochani już was. Zapraszamy kilo 7D, labirynt zaserowy. A to może jutro się, dzięki, dzięki. I w tym Domu Polonii stacjonujemy. Tylko się zastanawiam, w którym oknie my stacjonujemy na Emi. W tym. W tym, bo odsłoniłem. Tak. Takie coś, to w zimie. Przede mną tego dużo. O, popatrz tutaj, jak jest pięknie. Też możesz sobie stanąć. Ale fajnie jest. To jest takie fajne, uspokajające słuchać, jak konie. Może buciki sobie kupię. Wow. To było ładnie. Ale co, dobre. No, ładne. Ciekawe, ile one kosztują, ale to są naprawdę, powiem, jakie tamte są. Tylko ja podejrzewam, żeby mi czapka spadła z tych, ale jutro to przyjdziemy, a kto wie. Wow. Ale piękne. Tak, nie... Nie, Nemi, tu 37 twój rozmiar. No, muszę bym się jeszcze zmieściła, bo wiesz. A ty który masz? 38. A, nie, no to trzeba by... Przychodzimy tu, tylko ja się trochę boję, że tu nawet cen nie ma. No ale nie, obejrzymy, dobra. Za 7 minut był tramwaj zjazdowy. O, a tutaj popatrz. Widzisz? No także kochani, jeszcze rekonesans mały na wieczorno Kraków. Idziemy poszukać żabki, była przy Floriańskiej. No i będziemy się kulać do domu. Plecak. No, a to jest mój ulubiony dom tu koło kościoła. Ten? Ten, tak. Nie, 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 ja muszę mieć coś, w czym mogę chodzić. No. No przypomnij sobie do plecaka, ładnie. To będziesz chciał mieć. O, widzisz, tu też pięknie jest, to jest super.
Kurczą. A my chyba sobie, wiesz co? No dobra, to na razie idziemy. O, jaki fajny. To teraz akurat wszedł za tą remetkę. O, teraz fajnie to widać. A nie, to jest wypadło. No. Kiedyś byłeś w spa, albo w saunie, albo w... Byłem. Kiedyś pracowałem i tak fajnie. Na siłowni, to do sauny co chwilę chodziłem. Jak fajnie tam? No w saunie jest bardzo gorąco, bo jest czasami 130 stopni. No jeżeli ktoś nie ma problemów ze zdrowiem, duszności, no to fajnie. Jakiś czas posiedzisz, wypocisz się cieplutko, później skoczysz pod prysznic, to fajnie jest. No. To ja się cieszę, że tobie się podobało. No to jeszcze tylko idziemy do Żabki tutaj na Floriańskiej. Mariacki, kościół Mariacki, czyli czyj? No to nie. Od jakiegoś imienia? Być może od Najświętszej Marii Panny. Miałoby tak być. I to jakieś Jak ci się podoba moja bluzka z samongiem? Bardzo wzruszająco. Ja marzyłam zawsze o takim nazwą mojej ulubionej piosenki, czyli Carmen. I love. No moi drodzy, jesteśmy już w pokoju, godzina 21.13. Wróciliśmy niebawem, niedawno. No piękne klimaty, zresztą sami widzieliście, jak to wygląda. Chcemy sobie jeszcze tu podsumowanie zrobić w tym naszym apartamencie. Jak zaczniemy się rozpakowywać, to niestety, ale będzie po hebrajsku, to się nazywa to kuła woku. Nie będę tłumaczył na język polski. Może powiem nieład. No, jakie wrażenia z dnia dzisiejszego, z pierwszego dnia, po 2 czy 3 latach? Kochać, a i to w Krakowie, to wykrzyczałam na cały głos, może nie na cały, ale wykrzyczałam to przez okno. Przez to okno otworzyliśmy je i tata poszedł gdzieś do kuchni, a ja tak wychylam się przez to okno i tak I love Kraków. No, kochamy Kraków, po raz kolejny to powiemy. Oj, wrażeń dużo. Chyba było w kościele. Pochodziliśmy sobie naprawdę dzisiaj w kościele, też fajnie u franciszkanów, z tym, że no ołtarz remontują, więc nie było takiej atmosfery, ale fajnie. Teraz chcieliśmy sobie coś na kolację kupić, jakieś bułeczki. Wszędzie, we wszystkich sklepach pustki, bułki, nabiał, pieczywo, totalne pustki. Na szczęście kupiłem sobie do kawkę, mleczko do kawki. To już będziemy żyć. I sobie kupiliśmy ponczusie. Jeszcze mamy z drogi jakieś kanapki, więc jest nadzieja, że będziemy żyć. Reklama, nie płatna. No, będziemy żyć. Moi drodzy, żegnamy się dzisiaj z wami w niedzielę, którego 8 jeszcze będziemy bardzo dużo nagrywać tutaj w Krakowie. Naprawdę chcemy wam przekazać swoje emocje i nasz Kraków. Chodzimy. Przewodnicy też pewnie chodzą tymi uliczkami, ale chcemy wam pokazać właśnie miejsca. Tu mieszkaliśmy, tu kupowaliśmy, tu śmialiśmy się, tu wygłupialiśmy się, tu wchodziliśmy do kościoła, tu byliśmy na mszy, tu coś tam robiliśmy. Dadusie, my. Mam mówić, gdzie się śmialiśmy, albo gdzie się wygłupialiśmy, to można pokazać każde miejsce w Krakowie, w którym byliśmy. No i pokażemy wam naprawdę wiele tych miejsc. Co będzie jutro? Zobaczycie, plany są
Będzie wstaniemy rano, będziemy działać. Będzie coś super. Z wielką energią. Teraz jesteśmy już zmęczeni. Ja jeszcze siadam do bloga i dzień dzisiejszy sobie opiszę. Zwykle zjem czekoladę i będę oglądać. Coś zjemy oczywiście. Obserwujcie mnie na TT. No. Także kochani, dzięki za dziś. Do zobaczenia. Fajna była droga, wszystko było fajne. Witajcie w Krakowie razem z nami. Przyjeżdżajcie tutaj. Kraków jest piękny. Może i wy zakochacie się w Krakowie. Może i wy będziecie widzieć tutaj swoje miejsca. Ja jeszcze pamiętajcie, mając lat 15, chodziłem tutaj do liceum. Więc ja idąc jakąś ulicą, to widzę siebie jako 15-latka. Idącego właśnie do mojej szkoły. Nieprawdopodobne. To jest w człowieku i to pewnie będzie do końca życia. A dziś się cieszę, że przyjechałem ze swoją córką, że bywaliśmy tutaj całą rodziną i z żoną i z nami, że babcia no chciała, ale się wycofała, jak to babcia. Jak zwykle. Nieobrażamy. Dobrej nocy z Krakowa, mówi dla was Noemi i tata. Czy ja włączyłem? A jaka jest kropka? Czerwona czy czarna? Niebieska. Czyli nie włączyłeś. Nagrałeś. Kochani, 22. Nagrywam sobie z pokoju. No chodź na mi tutaj. Słychać hejnał. Z mega naprawdę fajnie, słuchajcie. On jest na naszą stronę, prawda? Tak, a macha to, nam. Tak? Tak, widzisz, w tamtym okienku nam macha i zamknął okienko. Ale to widzisz to, no właśnie. No słuchajcie, no mega, no to jest po prostu marzenie. Zawsze marzyłem, żeby na tą stronę być na Kościół Mariacki i teraz się to nawet tam jeszcze sukiennice widać. Sobie gimbalkiem przejadę, tu się wychylam, o. No rewelacja, no w ogóle fajnie zebrałem na mi sukiennice całusieńkie. No. A tam jest karetka czy coś, widzisz? Tam, tak, tam się coś stało, bo na sygnale karetka na Floriańskiej. Jechała. Karetka czy policja? Chyba karetka, a może i policja, nie wiem. Słychać koniki. No życie miasta, słuchajcie, jak mamy cały czas otworzone okno, to jest taki jakby huk, ale to czuć, że żyje miasto. Natomiast jak zamkniemy okna, to są podwójne stare, to po prostu cisza jest taka, że nic nie dochodzi kompletnie. Koniki zaraz będzie widać. O, zobacz sobie najlepiej z tej strony. Ja sobie widzę, jak gimbal jest. Fajnie, tak, widzę, fajnie. Ale będzie super, ale niekoniecznie o 22 będziemy jechali konikami, co nie? Nie, o 22 nie. No to super. Oni bez przerwy tam rzucają tymi niebieskimi. Tak, tak, tak.